Cześć, chciałam Was dzisiaj zaprosić do zrobienia czegoś naprawdę fantastycznego, bo to jest po prostu crème de la crème, to jest coś najpyszniejszego, co można jeść z truskawkami, czyli tiramisu truskawkowe. No jest teraz na to czas, truskawki są już niedrogie, u mnie gdzieś tak między 6 a 9 zł, a tiramisu to jest po prostu takie ukoronowanie moim zdaniem sezonu truskawkowego. A przepis mam od Moniki, to jest taki przepis łączony, pozdrawiam Monikę. Monika mieszkała chyba 2 albo 3 lata we Włoszech, więc uważam ją za specjalistkę tiramisu nową, ile lubi jeszcze w ogóle słodycze, więc wydaje mi się, że przepis jest świetny. Mam też przepis na tiramisu kawowe, ale to zrobimy w późniejszym sezonie. Teraz trzeba wykorzystać sezon truskawkowy. No to zaczynamy. No oczywiście tiramisu robimy bez pieczenia. I oczywiście tiramisu ma 7 milionów kalorii, więc no dla odchudzających się to nie jest, ale robi się je w miarę szybko. No i jest naprawdę przepyszne. Nie zawsze da się ładnie pokroić, ale zawsze można dać do pucharka i w ten sposób je zjeść. Można też ograniczać ilość cukru, no bo wykorzystujemy do tego biszkopty. I do zrobienia tiramisu potrzebujemy. No truskawkowego to potrzebujemy truskawki. Tak trochę ponad kilogram. Potrzebujemy te biszkopty, one mają swoją nazwę, ale ja nie umiem jej przeczytać. Te moje są ze sklepu na L i co jest charakterystyczne, to mają być te takie lżejsze, bo niektóre są takie ciężkie, a to mają być takie lżejsze troszeczkę biszkopty. Potrzebujemy troszkę cukru pudru, pół litra śmietanki 36%, znacie różnicę między śmietanką a śmietaną, śmietanka jest słodka. Potrzebujemy też 500 g serka mascarpone. Akurat w sklepie na L sprzedawali właśnie w takim opakowaniu, a jak nie, to trzeba wziąć 2. I co? Aha, i odrobinę żelatyny. Albo można mieć jedną galaretkę truskawkową, ale z żelatyną chyba wychodzi lepsze. I zaczynamy od tego. Ja mam akurat świeżą, czystą patelnię, która nie pachnie mi czosnkiem i różnymi innymi tam przyjemnościami. Natomiast jak nie macie patelni, to można wziąć garczek. I bierzemy gdzieś około 800 g truskawek. Naprawdę to jest troszeczkę wszystko na oko. I wrzucamy na tą patelnię i je będziemy troszkę odparowywać. Do tiramisu potrzebujemy też jakieś naczynie. Niby można zrobić w blaszce do pieczenia, ale ja nie polecam, bo na przykład ja czuję posmak metaliczny. Może wyłożyć blaszkę papierem do pieczenia, nie wiem. Ja sobie kupiłam takie coś, taki pojemnik w dużym sklepie na i kosztował grosze. Ja nie wiem, czy do dychy kosztowało, może trochę więcej, może z 15. Pamiętam, że to grosze kosztowało i naprawdę polecam, jest to bardzo uniwersalne, bo można w tym zrobić tiramisu, można w tym zrobić jakąś zapiekankę, bo to też jest żaroodporne, więc naprawdę przydaje się bardzo. No i ja robię właśnie w takim pojemniku. A co wy weźmiecie? No ostatecznie mówię, ostatecznie może być blaszka do ciasta i można ją wyłożyć papierem, albo można robić nie takie w formie ciasta tiramisu, tylko w formie deserków i na przykład robić je w jakichś miseczkach. Dobrze, tutaj nam się gotują truskawy i zobaczymy, ile one wydzielą soku. Jak bardzo, bardzo dużo, to ja troszeczkę tego soku odleję i będę w nim maczać biszkopty. Truskawki doprowadzamy do takiego stanu, żeby może nie była pulpa, żeby było widać, że to są kawałeczki truskawek. No i do takiego stanu próbujemy odparować sok, ale jeżeli są bardzo wodniste, to ten sok jednak troszeczkę odlejemy. Ale na razie zaczynamy robić krem. No i tak jak mówiłam, pół litra śmietanki, pół litra mascarpone. Śmietanka 36, zupełnie ostatecznie może być 30. Przelewam śmietankę, najlepiej zimną. Jak przyniesiemy dopiero co ze sklepu, a natychmiast chcemy zrobić, to włożyć do zamrażalnika na chwilkę. Na chwilkę, bo też mi się zdarzało zamrozić. No i teraz po prostu ubijamy i dodajemy po trochu mascarpone, a potem na końcu też dodaję, czy tam w trakcie też dodaję trochę cukru pudru. Ja tak dam ze 3 łyżki mniej więcej, bo te truskawki są takie dosyć słodkie. Tutaj mamy już zrobiony krem, on jest dosyć gęsty, ale jest to zrobione celowo, żeby to tiramisu się w miarę dobrze kroiło.
Jeżeli komuś nie zależy na tym, żeby tiramisu się tam dobrze kroiło, jeżeli to jest w formie deseru, to można dać troszeczkę więcej śmietanki. Wtedy on jest taki lżejszy i deser też jest taki troszeczkę lżejszy. No, to mamy zrobiony krem, na chwilkę odkładamy, a teraz zajmujemy się truskawkami i żelką. Tutaj część soku odlewam do takiej płaskiej miski i będę w tym maczać herbatniki. Ale też musi trochę zostać, bo damy tutaj żelatynę. To ma być, nie, to nie mają być same truskawki, tylko to ma być taka żelka, nie? To tak jak mówię, to jest około 800 gramów gdzieś mniej więcej truskawek. Jak ktoś jest mniej sprawny i nie chce mu się takich wygibasów robić, to można po prostu przecedzić. Tylko że te truskawki nie mają być całkiem suche, ale potem można trochę dolać tego soku. Ja zacznę powoli już składać tiramisu, chociaż ta żelka powinna być zimna, dlatego że ona nam, znaczy prawie zimna, dlatego że ona nam rozpuści krem. Więc tak szczerze powiedziawszy, to trzeba ją byłoby zrobić wcześniej dużo, czego się tak na razie przy nagraniach nie da zrobić, ale no będziemy czekać, aż ona wystygnie. A teraz, żeby nie siedzieć i nie czekać, to zaczynam składać to tiramisu. Tutaj mam troszeczkę odlane soku, w którym rozrobię żelatynę. A tutaj mam sok do maczania biszkoptów. Jeżeli mi zabraknie, to będę maczać po prostu w soku pomarańczowym. Jeżeli macie na przykład kompot, też możecie. Niektórzy w ogóle nie maczają, więc jak uważacie. I teraz tak, zaczynamy od tego, że cienką warstwą smarujemy spód, tylko po to, żeby nam się po prostu te herbatniki ładnie trzymały. Teraz wkładamy pierwszą warstwę herbatników. No i teraz po prostu maczamy i układamy. Teraz ten sok spod truskawek już przestygł i daję do niego, on ma być gorący, ale nie wrzący. Daję do niego tak mniej więcej, powinno się dać 4 łyżeczki żelatyny. Można też dać całą galaretkę truskawkową lub malinową. Mieszamy to razem i studzimy takie, żeby było letnie, żeby nam nie rozpuściło mascarpone, nie? Teraz na biszkopty wykładamy warstwę kremu, czyli mascarpone ze śmietanką i rozsmarowujemy po prostu. Tak już grubiej. Trochę nam musi zostać kremu na wierzch. Tak, żeby cienką warstwą rozsmarować i rozłożyć jeszcze truskawki. Więc tak mniej więcej sobie zobaczcie. Fajniej jest to rozprowadzać takim tym do tortów, co się torty podaje. Tylko ja sobie już kiedyś złamałam. I od tego czasu nie kupiłam, ale muszę kupić. Wbrew pozorom to w sumie nie ma dużo pracy. Najgorzej to ustawianie biszkoptów. Ale efekt jest niezły. No i to jest fajne, jak się z piekarnikiem coś ma pod górkę, nie? Dobrze, i teraz idzie następna warstwa biszkoptów. Dobra, i teraz na warstwie biszkoptów rozprowadzamy tą żelkę. Przestudzoną. Ona się jeszcze, to się jeszcze stężeje, no bo tutaj wiecie, że jest żelatyna. No, w miarę równomiernie to porozkładać. Potem, żeby biszkopty równo jeszcze tą jedną warstwę ułożyć, nie? Ale pachną truskawy. I teraz układamy kolejne dociskając i mi się wydaje, że tu jeszcze pójdzie chyba, no zobaczymy. Zobaczcie, idealnie na wysokość to naczynie dało radę. Nie wystaje za bardzo. Ono jest troszeczkę wyższe niż blaszka do pieczenia. Więc nie wiem z blaszką jakby to było. Ale to naprawdę jest idealne.
Ostatnio nie mogłam dostać coś tych biszkoptów i robiłam na zwykłych herbatnikach, tych petitkach. Nawet wyszło, ale Wam powiem, że na biszkoptach jest dużo lepsze. No zresztą na tych petitkach to nie można było nazwać tego tiramisu, nie? Weszło nam prawie 3 paczki tych 200-gramowych z Lidla. Zostało tylko, jeszcze 2 były rozwalone. I teraz smarujemy wierzch. Mam nadzieję, że mi się nie poprzesuwają. I chyba sobie zostawiłam za mało kremu. Będę musiała znowu improwizować. Tak, więc zostawcie sobie więcej kremu, żeby te dziury jeszcze pozatykać. Moje jak zwykle będzie takie sobie, piękne. Ale na wierzch poukładamy truskawki i będzie git, nie? Panie kamerzysto? Będzie git. Najgorzej, że zobaczysz potem na jedzenie. No i to najlepiej dobę. Żeby się ładnie kroiło, to najlepiej, żeby 24 sobie w lodówce postało. Co ma swoje dobre i złe strony, no bo na przykład w razie jakiejś imprezy można wcześniej zrobić, a złe no... No więc tego kremu proszę sobie zostawiajcie więcej, żeby te wszystkie dziurki pozakrywać, nie tak jak ja sobie zostawiłam za mało. Można troszkę posypać na przykład czekoladą, takimi wiórkami, ale ja tutaj poukładam truskawki, jak truskawkowe to truskawkowe, nie? Haha. A teraz ja wykorzystuję pana kamerzystę, bo jak wiecie, ja nienawidzę po prostu takich historii, no, jak to się mówi, zdobniczych. To on teraz układa plastereczki truskaweczek, a co? Przydał się do czegoś w końcu. No, w końcu się do czegoś przydał, dokładnie. Oczywiście kadr jest do bani, bo to ja robię ten kadr, no ale dobra, przepraszam za kadr, na razie. No, tak wygląda zrobione tiramisu truskawkowe. Elegancko się zmieściło do opakowania. Kamerzysta też elegancko pokroił truskaweczki na paseczki, dlatego że się okazało, że zostawiłam trochę za mało kremu, więc zostawiajcie więcej kremu. I jednak kilogram truskawek to jest mało na to opakowanie, tak troszeczkę powyżej kilograma, jeżeli chcecie całe dać na wierzch. Ale wyszło świetnie. Teraz idzie do lodówki. No, najlepiej, żeby poszło na całą dobę do lodówki. Zobaczymy, ile wytrzymamy. I Wam pokażę już później rozkrojone. No, bardzo polecam. A pachnie same truskawy. Tak wygląda tiramisu z truskawkami. Na wierzchu dodaliśmy odrobinę jeszcze malin, bo się okazało, że w przepisie tam było chyba 600 gramów truskawek, a moim zdaniem powinno być 2 razy tyle. Ale wyszło obłędne. Zresztą zobaczcie, po jednym dniu wygląda to tak, jeszcze była Adusia, jeszcze zabrała koleżance. Naprawdę wyszło przepyszne, herbatniki są, znaczy nie herbatniki, tylko biszkopty są mięciutkie, nasiąknięte tym całym dobrem, czyli tym sokiem truskawkowym i kremem. Bardzo polecam, ja też będę ten przepis powtarzać na jakieś imprezy. Z tych proporcji, jeszcze oczywiście pod filmem Wam napiszę jak zrobić, ale z tych proporcji wychodzi dużo tego. Bo to opakowanie jest dość spore, to jest wysokie, więc tego naprawdę sporo wychodzi. Można też to zrobić jako tort na przykład. Naprawdę by bardzo pasowało latem jako tort. W takim razie bardzo polecam tiramisu truskawkowe. Według przepisu włoskiego naprawdę jest świetne, fantastyczne, pyszne, leciutkie i super. I na razie cześć, pa! Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i bardzo proszę o łapki w górę, to pomaga mi w pracy.